Rodzina w kryzysie to jest taki temat, który nie musi być pesymistyczny. To jest pierwsza rzecz, jaką chciałem Państwu powiedzieć. Bo ujęcie interwencji kryzysowej na spojrzenie czy perspektywa interwencji kryzysowej na taki temat jak kryzys jest troszeczkę odmienne niż nam się to popularnie wydaje. Bo mając na myśli kryzys, nie zawsze mamy na myśli coś złego. Te zdarzenia mogą nam pomagać iść do przodu, mogą być czynnikiem, mogą być zjawiskiem, mogą być zdarzeniem, mogą być punktem w czasie na tej ścieżce naszego życia, który nas wzmacnia, rozwija i mogą być oczywiście też tym zjawiskiem, które ciągnie nas do tyłu, który nas powoli, stopniowo, konsekwentnie niszczy. Kryzys może się wiązać z tym, że tak naprawdę narażone są na ryzyko destrukcji trzy ważne aspekty życia rodziny. Tak naprawdę trzy bardzo ważne elementy funkcjonowania takiego zrównoważonego, spokojnego życia rodziny to autonomia, swoistość i funkcjonalność. Kryzys może też przynosić korzyści. I to jest objęcie teorii czy interwencji kryzysowej, która posługuje się tą teorią, czyli to podejście paraprofesjonalne, gdzie staramy się być tutaj użyteczni w towarzyszeniu ludziom w kryzysie. Bo tak naprawdę, jeśli przyjrzymy się swoim doświadczeniom, to tak samo jak ja pewnie stwierdzicie, że przecież kryzys nie zawsze musi kończyć się czymś złym. Może być doświadczeniem budującym, takim, który przyciąga ludzi do siebie, który powoduje, że ludzie czują się solidarni w obliczu jakiegoś nieszczęścia, poznają siebie i innych w inny sposób, niż gdyby do kryzysu nie doszło. W tym języku kryzys jest zawsze stanem przemijającym. On nie trwa wiecznie, on się kończy. A przynajmniej jego symptomy, te, które świadczą o takim gorącym przeżywaniu, te jego najgorętsze, czasami najtrudniejsze znamiona, mijają. Praktycy mówią 6 do 8 tygodni, to jest ten czas, który potrzebujemy, żeby go przeżyć i żeby w miarę stopniowo równowaga zaczęła wracać, żeby wszystko zaczęło wracać do jakiejś równowagi. To nie znaczy do tej samej sprzed kryzysu. Tak jak powiedziałem, nic już pewnie nie jest takie samo. Rodzina chce utrzymać autonomię, swoistość i funkcjonalność. Te trzy elementy, które wymieniłem. Jak to się wyraża? Ano w ten sposób, że jeśli pojawia się zagrożenie, to rodzina przede wszystkim dba o to, żeby być wyodrębniona z tego tła, z tej szarości, z tego innego świata. Unika, eliminuje, co gorsza, asymiluje, czyli uczy się żyć z problemem, nie rozwiązując go. Ale jeżeli kogoś to interesuje, jeżeli ktoś uznał, że to otwarcie przeze mnie tej furtki do tego tematu jest jakoś ciekawe, to poszukajcie proszę, bo źródeł informacji, bo to jest bardzo ciekawy temat, ta podróż z rodziną, która przeżywa kryzys, bo tam się dzieją i fajne, i niefajne rzeczy. Może być równie fascynująca jak spektakl.